szpatułka. Przytrzymujemy język bez przekręcania. Wkładamy rurkę. Dlaczego? Dlaczego tak? Podniebienie. Nie szkodzi. No. Szczególnie u dzieci. Gdzie jest delikatne i każda kropla krwi jest u dziecka na wagę złota. Dobra. To się zmieniło. Dwa balony. Jeden w przełyku, drugi uszczelnia cały układ. Między balonami jest otwór do wentylacji pacjenta. Za głową, rurka, przez usta. Strzykawka. Strzykawka. Ile powietrza? Tam taki jakiś ten kolor rurki, tam są kolory na strzykawce. Świetnie. Kolor komina czerwony, na strzykawce czerwony. A teraz zadam wam pytanie. Trzymamy rurkę. Dlaczego? I pompujemy powietrze. Dlaczego trzymamy? Ściana. Nie, żeby nie podchodziła do góry. Ona ma tendencję do podchodzenia do góry, jeżeli pompujemy. Tak, palą wypycha. Rozchylamy usta. Wkładamy do oporu. Nie ma żadnego magnesu. I dopełniamy. Sprawdzamy szczelność i wyłączamy rurek samowspinalny. Od kącika. Tu. I co? Łatwiej niż tradycyjna stara metoda. Najlepszym sposobem uruchomienia złamań jest oczywiście strzyna gipsowa wykonana po zdjęciu rentgenowskim, zabandażowanie, ale na miejscu zdarzenia nie zawsze to jest możliwe. Teraz każdy z was na wielu ćwiczeniach, czy pewnie w rzeczywistości, uruchamiał złamaną kończynę i wie, ile jest tym zachodu. Wyprofilowanie szyny na zdrowej, tysiące bandaży i dalej to się nie trzyma. I zawsze jest ten luz, prawda? Metody improwizowane jest bardzo fajną sprawą. Silver tape, tak? Czyli taśma naprawcza i szyna Sunspeed. Taką taśmą naprawczą o takiej grubości roki można zaopatrzyć około 30 kończyn z tej roki. I teraz wyobraźcie sobie, ile trzeba bandaży, żeby jedną kończynę unieruchomić. No ze 4-5, lekko, żeby to miało sens. Bo wiadomo, na zawodach to jest pyk, 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 godora, gotowe, zaliczone, nie? W rzeczywistości jest to mega trudne, więc polecam, że jak powiem, do metod improwizowanych posiadanie takiej tasiemki. Unieruchomicie nią ręce kolejnemu w waszym przypadku delikwentowi, których nie macie 16 par kajdanek, a tym da radę zrobić. Tryski, które sami dobrze znacie, kajdanki jednorazowe, też fajny temat. To są zwykłe takie cieńsze, ponieważ one wykorzystujemy ich nie tylko do kończyn, ale też do, powiedzmy, przyczepienia sprzętu w różnych sytuacjach i to się bardzo fajnie sprawdza. Kajdanki jednorazowe są zbyt drogie, by robić z nich zapotyczkę na kroplówkę. To wiadomo, jest to fajna sprawa.